Start. Szanowni Państwo, moje wystąpienie rozpocznę słowami "Większy niż król jest ten książę". Mowa tutaj rzecz jasna o księciu Józefie Poniatowskim, bratanku Stanisława Augusta. W przeciwieństwie do jego stryja, o moim bohaterze nie można powiedzieć, że przyjął postawę konformistyczną. Śmiem twierdzić, że Polska zawdzięcza księciu dużo więcej niż ostatniemu królowi Polski. Ten wybitny dowódca zajmuje jedno z czołowych miejsc na mojej top liście historycznych autorytetów. Dlaczego? O tym właśnie zamierzam dzisiaj Państwu opowiedzieć. Przenieśmy się na teren Imperium Rosyjskiego z początku XIX wieku. Armia Napoleona znajduje się w trudnym położeniu. Występują problemy z dostawami amunicji i żywności. Panuje wysoki mróz. W skład Wielkiej Armii wchodzi także Wojsko Księstwa Warszawskiego, dowodzone przez Józefa Poniatowskiego. Car Rosji proponuje mu układ. Zdrada Napoleona w zamian za utworzenie państwa polskiego i przyznanie księciu najwyższych urzędów. Poniatowski nie skorzystał z oferty. Był przyzwoity, bo warto być przyzwoitym, jak mówił profesor Bartoszewski. Podobną postawą wykazał się zresztą przyjeżdżając do Polski kilkanaście lat wcześniej. Król, czyli jego stryj, obiecał, że zapewni mu wysokie stanowisko, od razu przyzna ordery. Książę odmówił. Podkreślił, że odznaczenia będzie zdobywał za zasługi, nie za nazwisko. I tak też się stało. Order Virtuti Militari za wygraną pod Zieleńcami otrzymał zasłużenie. Po przystąpieniu króla do Targowicy książę Poniatowski nie potrafił ukryć swojego rozgoryczenia. Listownie oświadczył władcy, że podaje się do dymisji i oddaje wszystkie odznaczenia, które od niego otrzymał. Książę Pepi, bo tak nazwano Poniatowskiego, był niewątpliwie wielkim patriotą, człowiekiem honoru, a także bohaterem obu narodów, Polski i Francji. Za wybitne osiągnięcia został mianowany marszałkiem w ojczyźnie Napoleona, jako jedyny dotąd obcokrajowiec. Czas przejść do meritum. Dlaczego to o nim dzisiaj Państwu opowiadam? Niewielu było takich, którzy mimo wysokiego statusu społecznego nie zamierzali go wykorzystać. Nie dawali się przekupić. A jednocześnie z wielkim szacunkiem odnosili się do swoich podkomendnych. Przede wszystkim mój bohater miał kręgosłup moralny, a wielu mu współczesnym go brakowało. Tym właśnie mi zaimponował. Mimo że dostawał od wrogów intratne propozycje, nie zdradził. Pozostał wierny swoim ideałom. Książę Poniatowski przez całe swoje życie był jak pan Kogito. Szedł wyprostowany, wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Dziękuję.